Rozkręcamy się coraz bardziej. W dzisiejszym odcinku mamy m.in. zapowiedzi na cały lipiec. Cześć, witajcie w Hype Trainie Pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj... Tradycyjnie Radek. Dzisiaj w kolejnym odcinku Co Nowego w Disney Plus opowiemy wam jak zwykle o ostatnich premierach, o nadchodzących zapowiedziach i premierach i rzeczach, które będziemy mieli w całym lipcu, bo dostaliśmy całą listę, co odnośnie tej listy to będziemy sobie zaraz gadać, oraz o innych newsach, ciekawostkach związanych z Disney Plusem, polskim czy niepolskim, na koniec odcinka, dlatego zacznijmy sobie od premier. Co tam Radku wpadło w ostatnim czasie? Zacznijmy od rzeczy, która w sumie jeszcze miesiąc temu by mnie bardzo zaskoczyła, już dzisiaj aż tak nie, czyli wyleciało bardzo dużo kreskówek z Baby TV. Tak. I wiadomo też, że zaczynamy od takiego tematu, który może was w ogóle nie interesować, a ja nawet nie wiedziałem, że Baby TV należało do Foxa. A widzisz. I zostało kupione przez Disneya razem z tymi wszystkimi kanałami Fox, National Geographic i tego tych kreskówek nie było ich na początku nigdzie na Disney Plus, potem się chyba pojawiły w Wielkiej Brytanii, a teraz są dostępne w Polsce. Tam jakieś kilkanaście różnych serii pojawiło się. Kompletnie nic z tego nie kojarzę, więc nawet nie mogę powiedzieć nic więcej o tym. Już chyba z miesiąc temu, może nie cały, zaczęły wpadać tłumaczenia w innych regionach, tam w Wielkiej Brytanii, i Radek już wtedy patrzył: Jacek, dodają polski tam, kiedy to się pojawi w Polsce? I nagle z zaskoczenia, kiedy dostaliśmy 5 lipca listę zapowiedzi na cały lipiec, okazało się, że następnego dnia te wszystkie animacje wpadną, więc nigdy nie wiecie, co nam z zaskoczenia wrzuci Disney i kiedy. Tak, w większości krajów na Disney Plusie nowości archiwalne, albo jakieś takie nowe tytuły ten, nie liczę nowych odcinków seriali, które są równolegle emitowane z premierą amerykańską, wpadają w środę i w piątek. Tak. Natomiast widać o tym, że u nas na Disney Plusie tej zasady praktycznie nie ma, bo zarówno 500 dni miłości pojawiło się w czwartek, natomiast dziś, gdy nagrywamy, czyli w sobotę, pojawił się Pusty Człowiek, czyli Empty Man. Jest to obecnie najnowszy film 20th Century Studios, który jest dostępny na Disney Plusie. Co nam trochę pokazuje... Kinowy. Tak, kinowy. Bo oczywiście wiadomo o tym, że jeżeli coś trafia na Hulu czy tego typu rzeczy, to na Disney Plusie jest szybciej. Ale tak jak myśmy to mówili chyba w pierwszym odcinku, że są jednak jakieś umowy z Canal Plus, HBO, które powodują, że tych najnowszych filmów 20th Century Studios nie ma na Disney Plusie, kinowych oczywiście, to tutaj widzimy o tym, że w przypadku Empty Mena to trwało chyba z jakiejś... To też trudno powiedzieć, bo tutaj nie mieliśmy premiery kinowej w Polsce, bo to u nas chyba na VOD dopiero pojawiło się. Tak. Ale widać, że to jest jakieś półtorej roku, coś tego typu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że umowa pomiędzy Canal Plus a 20th Century Studios kiedyś się skończy, więc kiedyś to te półtorej roku opóźnienia przestanie się być faktem. A jednak jeżeli mówimy o rzeczach, które już są na Canal Plusie, o jakimś Nomadland, o jakimś Free Guy'u, to jednak chyba będziemy musieli liczyć te około półtorej roku od premiery kinowej. Właśnie, a na Disney Plusie nie ma jeszcze nowych Mutantów, co nie? Tak, bo nowi Mutanci się pojawili na HBO teraz, okay. Bo to jest w ogóle jeszcze inna sprawa, że część filmów 20th Century Studios, nie wszystkie, ale część, pojawiają się też w drugim oknie na HBO Max. I tak, i przez to się nie... Okej, czyli to jest w ogóle bardzo ciężko oszacować, który film kiedy się pojawi, bo nowi Mutanci teoretycznie mieli premierę wcześniej niż Empty Man w kinach, więc to jest wszystko na zakładkę, działa inaczej, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale szczerze powiedziawszy, to tych filmów dopiero teraz w sumie zaczyna przybywać tych filmów kinowych 20th Century, od tak naprawdę od Free Guy'a to się mocno ruszyło, kiedy ten output kinowy się zwiększył, Free Guy, Ostatni Pojedynek, Ron Usterka i dalej w tym roku będzie naprawdę solidnie. Oczywiście poza tymi filmami pojawiły się też rzeczy, o których już gadaliśmy w poprzednim odcinku, czyli na przykład Noc Muzeum, ale tylko druga i trzecia. Więc cały czas na jedynkę czekamy. Ale jedynki z tego co widziałem nie ma na żadnej innej platformie, ale odkryliśmy, bo jesteśmy troszkę głupi momentami, że logiczne, że teraz wpadnie Noc Muzeum 2 i 3 i tamte inne filmy na licencji, ponieważ one znikają z Canal Plus. Nie mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, to był ten, jakby w trakcie dopiero odkryliśmy, ej, przecież te filmy dosłownie wpadają i mogliśmy je sobie oszacować prawie co do dnia. Tak, ponieważ one 30 czerwca zostały usunięte
wyjęte z Canal Plus, natomiast kilka godzin później pojawiły się na Disney Plusie. To też w sumie tłumaczy, dlaczego Szklanej Pułapki 4, bo wiem o tym, że dużo pytań o to się pojawia, nie ma na Disney Plusie. W przypadku Szklanej Pułapki 4 ona znika z Canal Plus pod koniec lipca, więc jest bardzo duża szansa, że w sierpniu się pojawi i wtedy cała seria już będzie dostępna na Disney Plusie. Ale co do innych rzeczy, to pojawił się w końcu na Disney Plus w Polsce Have You Seen This Man? Czyli rzecz, która była zapowiedziana wcześniej i myśmy chyba w pierwszym odcinku mówili, że miała się pojawić, a ostatecznie się nie pojawiła. A razem z nią pojawiły się dwie inne produkcje True Crime, więc widać, że Disney tak jakby wszystkie te produkcje True Crime, które dziś oczekiwały na pojawienie się w Polsce, spakował w jedną paczkę i wrzucił tego samego dnia. Co też może nam odpowiadać na to, na przykład dlaczego nie ma koreańskiego Snowdrop czy jakieś takie inne rzeczy, że też może będą chcieli starsze trochę prezentować po kilka podobnych produkcji, żeby po prostu ludzie może bardziej zauważyli, że zostały dodane. Tak, albo tematycznie, albo gatunkowo, albo i właśnie po to, żeby zainteresować może grupy docelowe pod to, bo wyobraź sobie, że będzie taki jeden dzień, w którym wrzucą jakiś tam Snowdropa, jakiś Running Man, nie pamiętam jak się nazywają te koreańskie seriale i nagle będzie takie poruszenie powiedzmy w społeczności, która jest zainteresowana tym. Może nawet te tureckie kiedyś rzucą. Kiedyś może, kto wie, aczkolwiek turecki ten Kacis, czy tam jak on się nazywa w ogóle. Tak, na razie jest tylko, tak, jest tylko jeden serial turecki na Disney Plusie, tylko dostępny w Turcji. Oczywiście pojawiły się też produkcje oryginalne Disney Plusa, Cudowne Lato, Myszki Miki, a także Assemble, które poświęcone doktorowi Strange'owi, czyli dokument o produkcji doktora Strange'a. Tam było opóźnienie, tylko opóźnienie było na całym świecie. Nadal nie mamy Assembled tych zaległych, te, które były wrzucane jako jakby taki jeden serial, nie te pojedyncze, bo tam chyba od Hawkeye'a, czy od któregoś tam serialu, czy filmu zostały one oddzielone, wydzielone z tego głównego core Assembled. Więc hej, zobaczymy jak tam będzie z nadrabianiem. Też się cały czas pojawiają jakieś rzeczy zaskoczenia, tak jak na przykład było z tymi rzeczami True Crime, to pojawiły się 3 serie, choć były zapowiedziane 2. Tak samo na przykład pojawił się francuski serial dokumentalny o raperze Soprano, który także nie był zapowiedziany, a nagle w środę się pojawił nowy sezon Sydney na Maxa, czyli serialu z Disney Channel, więc nawet czasami jak jest lista, to może być po prostu jakieś tam zaskoczenia później. Lepiej, jeżeli jest więcej niż mniej. Tak, dokładnie. Cały czas nadrabiamy jakieś zaległości tłumaczeniowe. Oczywiście tempo mogło być trochę szybsze, ale jednak już większość takich największych braków została uzupełniona. Głównie to są napisy, na przykład Komplet Atlanty jest z napisami, Dumbo, ten nowszy, czy na przykład Kimkolwiek Szatański Plan, bo jakoś tak dziwnie, że film nie miał napisów, a cały serial miał. Więc jest cały czas do przodu, oczywiście są braki, ale liczymy, że wszystko zostanie załatane. Zresztą Jacek chyba odkrył, że też niektóre rzeczy są poprawiane, jak na przykład audio w jednym odcinku Star Wars Rebelianci. Tak, w 4 odcinku 2 sezonu tam był dubbing zupełnie z innego odcinka wrzucony, a teraz jest już to naprawione. Więc wszystko jest po kolei ogarniane, tak jak to jest dobry znak, na pewno dobrze wróży na przyszłość. I to trzeba powiedzieć, że zostają dodane tłumaczenia do rzeczy, których na razie jeszcze nie ma w Polsce. Jakoś tam konsekwentnie są, czy tam napisy są do uzupełniane, czy audio. I można się spodziewać, że w najbliższym czasie, no zobaczymy, czy może z zaskoczenia, czy w jakimś sierpniu, wrześniu będą się pojawiać na Disney Plusie. Zobaczymy. Ja się teraz śmieję, jak teraz tak patrzę, że w sumie minął prawie już rok od startu w Korei, czy w jakichś regionach azjatyckich, a czasami patrzę, okej, w Korei uzupełniono jakieś audio, czy napisy, takie, to czekaliście długo. Dobrze, kochani. Jacek nie mówi o naszej przyszłości. Przyszłość jest, wiesz, teraz już nie może być nic gorzej. Jesteśmy w takim punkcie, jakim jesteśmy. Jest solidnie, teraz może być tylko lepiej. Jest fajnie, jest co oglądać na pewno. Wiesz co, Radek, ja powiem ci szczerze, że ja w ostatnim czasie nadrabiam rzeczy, które miałem obejrzeć na Disney Plusie, ale jakoś tak czekałem na start Disney Plus w Polsce i nie wiem czemu zwlekałem na przykład ze Zbrodniami po sąsiedzku, bo to jest tak genialny serial. Teraz już jestem na bieżąco.
i czekam tylko na nowe odcinki co tydzień. Dobrze, zapowiedzi na najbliższe dni. Spoza układu, trzeci sezon, odcinki 1-3 będą 13 lipca, a później kolejne odcinki co tydzień. Widać też, że powoli są uzupełniane jakieś rzeczy Disney Channel, bo na przykład 14 lipca pojawi się drugi i trzeci sezon Penny z Marsa, czyli włoskiego serialu, który był oryginalnie nagrywany po angielsku, więc jeżeli ktoś, nie wiem, kojarzy go z anteny Disney Channel, to teraz może będzie mógł go w całości nadrobić. A propos rzeczy Disney Channel, które nie są Disney Channel, ale trochę tak, ale nie, High School Musical serial powraca z trzecim sezonem, a konkretnie pierwszym odcinkiem trzeciego sezonu 27 lipca. Pierwsze piosenki już powoli trafiają do sieci, więc ja tam już hype rośnie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Co do innych rzeczy, to na przykład 20 lipca mamy końcówkę pierwszego sezonu Nowych Cudownych Lat, bo tam chyba właśnie było tylko udostępnione pierwsze 13 odcinków na razie. Czyli widać, że nawet jeśli, bo w niektórych regionach one wlatują co tydzień, ale widać, że u nas jest tak, że okej, wleciały wszystkie odcinki i dają nam takimi baczami i to będzie na pewno widoczne w kolejnych miesiącach. Pewnie z czasem też będziemy przechodzić do większej ilości premier tygodniowych. Cały czas tam, nie wiem, jakieś nowe odcinki Orville, czy właśnie tych Zbrodni po sąsiedzku, o których wspomniałeś, to cały czas będzie i nic się pod tym względem nie zmienia. A z takich rzeczy, które są interesujące, bo to pierwszy taki przypadek, to 26 lipca pojawi się Santa Evita, o której myśmy chyba wspominali w pierwszym odcinku, bo to jest latynoamerykański serial Star Plus. I to będzie pierwszy serial latynoamerykański Star Plus, który pojawi się jednocześnie i w Europie na Disney Plusie, i właśnie w Ameryce Łacińskiej na Star Plusie. Cały sezon 26 lipca. I tam to było chyba głośno, że Natalia Oreiro będzie w roli głównej i chyba z tego powodu jest najgłośniej o tej produkcji. Póki co nie wiemy, co z tymi innymi latynoamerykańskimi serialami Disneya, które chyba tam miały być 20 lipca. Nie, ja jakby nie wykluczam, że ich nie będzie, ale w tej chwili nie ma ich na liście. Jeszcze i nie ma jednej dziwnej rzeczy. O tym wspomnimy może, co? Tak. I to jest o tyle dziwne, że mamy już osobną listę zapowiedzi na kolejny tydzień. Jest w ogóle jeden tytuł, który nie był na tej liście miesięcznej. A, ten Amant, tak? Tak, tak. Mówię oczywiście Amant. Telewizja się zmieniła, a on nie. Rzeczywiście. Niektóre rzeczy mogą być po prostu zapowiadane później, ale nie ma Zombie 3. Czyli filmu Disney Channel, ale nie Disney Channel. Tak, w Stanach i w innych regionach oprócz Francji, przeniesionego na Disney Plus. Czy on ostatecznie się pojawi 15 lipca w Polsce, czy pojawi się na Disney Channel kiedyś, nie wiemy na ten moment. Na pewno w kolejnym odcinku wam powiemy, czy trafił tego 15 lipca. Tak. Bo już będzie po fakcie. Ale tak, znak zapytania, obserwujemy temat i będziemy wam dawać znać, chociażby na grupie Disney Plus Polska, na którą serdecznie zapraszamy. Co do innych premier, które są zaplanowane na koniec miesiąca, to jest rzecz, na którą też wiele osób czekało, było bardzo wiele pytań, czyli pojawi się pierwsze 8 odcinków finałowego sezonu The Walking Dead. Zobaczymy, co z dalszymi, bo tam chyba na razie 16 zostało. Pojawiło się jeszcze 8 ostatnich, czeka na premierę w USA. Coraz więcej, czy już finałowe odcinki będą równolegle z premierą w telewizji? Trudno na ten moment powiedzieć. 29 lipca natomiast pojawi się Nie w porządku, czyli Not OK. I to jest film Hulu. Co w ogóle widać, że filmy Hulu trafiają równolegle w Polsce i na świecie i to jest chyba już praktycznie norma, bo mieliśmy zarówno Księżniczkę, będziemy mieli Predator Prey i tutaj właśnie Not OK. 27 lipca będzie premiera dokumentu, a konkretnie serialu dokumentalnego Light and Magic. Jest to serial opowiadający o Industrial Light and Magic, czyli firmy stworzonej przez Lucasfilm, przez George'a Lucasa, o efektach specjalnych, więc będzie można trochę wejść za kulisy powstawania chyba najlepszych efektów specjalnych, które są obecnie w Hollywood. Nie wiem, czy obecnie, czy nie wiem, czy teraz się coś zmieniło, czy po prostu były od zawsze, ale dosyć legendarnej firmy produkcyjnej. Ale a propos tego już chciałbym przejść do innych tematów, ponieważ zwiastun Light and Magic po polsku, no jasne napisami, pojawił się na kanale Disney Filmy, co jest nowością i co jest dosyć dobrą nowością, bo wszyscy czekaliśmy, aż gdzieś te zwiastuny będą lądować poza Facebookiem i Instagramem. Umówmy się, YouTube nie ma najlepszego bitrate'u, ale to jest i tak coś lepszego niż na Facebooku i na Twitterze, na Instagramie, Twitterze, nie w Polsce. Tak, ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, że żadnego zwiastunu wcześniej nie mieliśmy na YouTubie, oczywiście poza reklamami, które były
które cały czas, jeżeli nie macie premium, to wyświetlają się, może nawet przed tym filmem. No aż dziwne i zobaczymy, co to przyniesie nam w przyszłość, bo jednak bardzo logiczny względem tego, co jest w innych krajach, żeby na kanale Disney filmy, czy nawet na kanale Marvel Polska pojawiły się właśnie zwiastuny najnowszych produkcji, bo to na razie jest trochę dziwne, że nie wiem, na Marvel Polska mamy zwiastuny Thora, a nic nie ma o Miss Marvel czy o She-Hulk. Ale o tych rzeczach, no może nie o Thorze, ale o She-Hulk jest w zakładce zapowiedzi, na którą wszyscy czekali i ona już jest, bo 2 tygodnie temu jak nagrywaliśmy, to nie było jej w ogóle, a teraz jest całkiem na bogato. W sumie pomijając te zombie, o których w sumie sami nie wiemy, czy pojawią się 15 lipca, to są chyba wszystkie rzeczy, które są w zakładce zapowiedzi na świecie. Tak, Lego Gwiezdne Wojny, Summer Vacation, Hocus Pocus 2, Andor, Mecenas She-Hulk, Predator Prey już 5 sierpnia, Pinocchio, HSM serial Willow oraz Parszywa Zgraja, której drugi sezon nadchodzi we wrześniu. Nie ma zakładki, która się nazywa Nowości, ale jest taka zakładka jak najciekawsze produkcje Disney+, która jest w miejscu, gdzie kiedyś będzie zakładka Nowości. I tam, jeśli wpadają jakieś nowe produkcje, to zwykle lądują także w tej zakładce najciekawsze produkcje. One są tam wymieszane, one gdzieś są tam dalej i jak będzie już to docelowo zakładka Nowości, to one będą na pewno z przodu, ale można to traktować jako częściowo nowości. Wiadomo, Disney Plus to jest jedna wielka nowość, nie minął miesiąc od startu platformy. Na razie mamy trochę mało informacji o tym, co będzie w kolejnych miesiącach na Disney Plus, poza tym, co oczywiście było już ogłoszone wcześniej, co może być związane z tym, że już wkrótce San Diego Comic Con, za 2 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam, więc pewnie teraz będzie taki trochę okres wakacyjny, że za bardzo nie będzie nowych rzeczy, oczywiście pewnie będą trochę grzać teraz High School Musical serial, finał Miss Marvel i tego typu rzeczy, raczej zapowiedzi nie będzie, a wiemy o tym, że zarówno, nie wiem, jakieś tam poza serialami Marvela, czy serialami Star Wars, to też są jakieś różne produkcje animowane, aktorskie, widać o tym, że dużo rzeczy tam się szykuje i na pewno w ciągu kolejnych miesięcy sezon telewizyjny w Stanach Zjednoczonych startuje pod koniec września, w październiku, coś tego typu i pewnie też premiery telewizyjne z ABC będą trafiać na Disney Plusa, często w trybie tygodniowym lub też z jakimiś opóźnieniami w partiach, więc zobaczymy. No, ale z serialami FX jest tak, że one tam wlatują bardziej na bieżąco, teraz ten mid-season telewizyjny. One będą miały delikatne opóźnienie u nas w Polsce, ale mamy zapowiedź, że Pistol FX będzie wkrótce na Disney Plus w Polsce, aczkolwiek na razie nie mamy daty. Też nie wiemy, jak z tym serialem z Andrew Garfieldem, którego cały czas tu zapominam. Under the Banner of Heaven. Tak, bo on bodajże chyba nawet w Czechach był zapowiedziany na lipiec, więc zobaczymy, czy u nas też zaskoczenia tak. Bo na przykład ten Amant miał nie być wcześniej, bo na liście go nie było, a tak nagle na zapowiedziach na następny tydzień wpadł, więc kto wie, co tam z seriali tak. FX będzie wpadać na bieżąco. Tak, z takich szybkich newsów o rzeczach, które będą w dalszym okresie, to na przykład ogłoszono tytuł serialu z Skarbu Narodu, więc widać o tym, że premiera się zbliża. Zmieniono tytuł Jessica Jones na Disney Plusie, więc można tutaj wielkie nagłówki Disney Plus ocenzurował, nie, Disney Plus zmienił Jessica Jones na u siebie na platformie. Może powiedzmy, jak zmienili, no właśnie, dodali do tytułu AKA Jessica Jones, tak? Można potraktować jak tytuł komiksowy alias Jessica Jones. Oczywiście cały czas Spider-Many pojawiają się na kolejnych rynkach. Czy w Polsce się pojawią? Próbowaliśmy to analizować pod różnymi sposobami i ciężko na ten moment powiedzieć, jak to będzie. Cały czas czekamy. Według mnie kiedyś te Spider-Many się pojawią na Disney Plusie w Polsce. Tak. Czy to będzie w tym roku, czy to w przyszłym, to kiedyś to będzie. A propos Jessica Jones, bo to, że Jessica Jones zmieniła tytuł, to może mieć coś wspólnego z tym, że Disney i Marvel Studios mają jakieś inne plany na Jessica Jones w MCU, ale a propos tego zakątka uniwersum, Charlie Cox oraz Vincent D'Onofrio potwierdzono, outlety newsowe potwierdziły, że wystąpią w serialu o Echo, oficjalnie, szok, kto by się spodziewał, ale tak, dobrze jest ich mieć znowu na pokładzie. I była jeszcze taka rzecz, która na szczęście została szybko
szybko zdementowana, czyli holenderski Disney Plus w newsletterze poinformował, że drugi sezon What If będzie 20 lipca. Oczywiście wiadomo było, że to była po prostu totalna pomyłka, ale kilka portali o tym powtórzyło. Na szczęście to się nie rozniosło jakoś strasznie daleko, więc no, na What If czy jak gdyby drugi sezon będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Ale całkiem możliwe, że w tych okolicach, bo ten San Diego Comic Con będzie tam kilka dni później, ale możliwe, że w tych okolicach będziemy się dowiadywać o jakichś rzeczach konkretniejszych. Tak. A co do tego, co mówiłeś, że też powoli tłumaczenia wpadają do niektórych serii, które na razie nie są dostępne w Polsce. Oczywiście tam nie ma jakichś takich strasznie wielu ciekawych przypadków, chociaż takim ciekawym przypadkiem jest oryginalny serial, czyli ten pierwszy Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, który jest znany z Cartoon Network, gdzie chyba do jednego ze dwóch odcinków, bo one tam są zaprezentowane w takie jakby złączone odcinki w formie dwóch filmów, pojawiły się polskie napisy, więc także te klasyczne Gwiezdne Wojny animowane wcześniej lub później pojawią się na Disney Plusie. Dobrze, kochani, kończymy nasz odcinek. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych, czy tam co nowego w Disney Plus, czy innych filmach na kanale. W międzyczasie zostawcie ten piękny czerwony przycisk subskrybuj, czy zostawcie lajka, łapkę w górę oraz kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj. Tak, oczywiście cały czas oglądajcie na grupę Disney Plus Polska, gdzie są cały czas najświeższe newsy o Disneyu. Tak, i na nasz serwer na Discordzie, gdzie macie jak zwykle najbardziej świeże insiderskie info. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Rozkręcamy się coraz bardziej. Dzisiaj w dzisiejszym odcinku mamy między innymi zapowieści. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawie, będzie dobrze i Disney Plus będzie rósł w Polsce w stronę, nie wiem czego. Tak jest, towarzyszu. Tak jest, towarzyszu Radku. Ku chwale Disney Plus.